pierwsi bowiem zadają śmierć bardziej ciał niż duszy, to wy jesteście odpowiedzialni za śmierć dusz. Poczynając od potężnych, których nie umiecie poskromić, albo nie próbujecie powściągnąć przez stałe wołanie: nie wolno, nie wolno. Przeciwnie, pozwalacie im pełnić zło przez wasz udawany szacunek. To stanowi zdradę Chrystusa. Ja wam powiadam, dobry pasterz oddaje życie za owce swoje. Wy natomiast zajmujecie zachowaniem się życia waszego. Owce tymczasem wielkie i małe rozproszyły się i stały się łupem dzikich zwierząt i umarły, bo pasły się na zatrutych pastwiskach. Dlatego przez dzieło intronizacji Bóg zapowiada, że sam przyjdzie, aby zgromadzić swoje owce i zaprowadzić tu swój porządek.